Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek przygód z Raton Hackathonem w Tyranii Króla Waszyngtona, Assassin's Creed 3. I ostatnio żeśmy odbyli wyprawę do Świata Nieba, gdzie zyskaliśmy nowe moce, moce wilcze, gdzie możemy po prostu przenikać przez wszystko, co jest żywe czy martwe. Sobie powspinamy po drzewkach, żeby nam było wygodniej. I po prostu dojdziemy do celu misji i zaczniemy go robić. Rzecz jasna. Tylko jak tam dojdziemy, oczywiście. A zapewne coś jeszcze pewnie nam powiedzą, żebyśmy coś zrobili. Tam koń wariuje. Nie widzieć czemu. O, jeszcze tutaj sobie tak powspinamy się, bo mało było tej wspinaczki u mnie w Assassin's Creed 3. A wiecie jeszcze co, może już tak sobie skoczę. Jak lewitowałem po tym drzewie. Jednoosobowa watacha. Dobra, zaczynamy już. Myślę, że to będzie przyjemna misja. Kolejna. O, ostrzę sobie to machałka. Brother Hongedon, I'm happy to see you. Hello, my friend. Have you seen my brother? I last saw him just before I climbed the red willow tree. We were tracking bluecoats and lost sight of each other. I am worried that he is captured. I fear you may be right. Was your sky journey successful? Very successful. Yeah. Perhaps. You can join me in the search for my brother. Any secrets you learn from your journey may be very useful. Such a great warrior must not be lost to us. Of course I will help you. Spoko. To było akurat po ziemalsku. Dobra. Po drzewie, rzecz jasna. Zawsze po drzewie. Jakiego laga dostałem? Kurde, co to było? Nie wiem. Czasem dostanę takiego laga. Ale to nie ma się czym martwić. Spokojnie. Tak rzadko się zdarza, powiem wam szczerze. Dobra, włączamy nasz szósty zmysł. Proszę. Jakiś starzec. Świetny, indyjski niewolnik. But I was fortunate to meet the wolf. This fire is still smoking. You journey to a powerful place. They were just here. To oni obaj naraz mówią, super. Perhaps. O, tu mamy ślady. I tam jest kolejny trop. This is my brother's bow. O kurde. I'm certain that he was here. Dobra. I tam zauważyłem jakiś wóz, ale dobiegniemy tam. Zaatakowany wóz z niewolnikami, o kurde. Ale tutaj rzeźnia się zrobiła. Co teraz? O, to jest właśnie ta specjalna zdolność Connora. Że po prostu może to przewidzieć, co się stało w przeszłości. To jest naprawdę ciekawa zdolność. No, teraz go dopychają. A, no nie męczcie go, spokojnie. On chce jeszcze pożyć. After the fight, the prisoners were marched up the hill. You seem to have the nose. Zabij dwa bękitne kubraki za pomocą jednego strzała. Dobrze. Damy radę. Dobra. Już, już. O, epickie. Dobra. My możemy iść dalej. Super. Czekaj, wezmę sobie wilczą moc. O, tu jest skrzyneczka. To ja może ją wezmę. Jak da radę. Could you call on your spirit animal? I feel we will need help. Dobra. Ciach, jedziemy z mocami. Pięknie. I see that I was right. Your sky journey has given you a powerful gift. Ta. I to jeszcze jaki dar? Łopie. Aż się chce żyć z takim darem. A ten
Przecież powinniście go zatłuc, zabić. Dawać z nim. Zamknij się. Taki twardziel z ciebie? Yeah, I seen that fella with him. Hard to miss. Take us to this camp. Sure. Whatever you gentlemen want. Nie podoba mi się ta jego mina. On coś kombinuje. Nie dam się nabrać. O nie. Zerzeć go! Dobrze. O, pięknie. O, i możemy teraz przekazać tą skrzynkę ukraść. No i dobra, możemy teraz iść do miejsca, gdzie te srebrne, kurde, błękitne kubraki, porwali Indianów. No, tu jeszcze mój duch wilk szaleje, miło. A dobra, jego walić. A ten wilczek to on w ogóle jakoś dotrze? Czy on tak, nie wiem, będzie dziwnie wariował? Dobra, muszę uważać. Najlepiej jakbym sobie łuk wziął ze sobą. Bo teraz się wspinam po drzewach. To wiecie, mogą mnie wykryć. Albo i nie. Nie wykryją mnie. Jeżeli im umknę, ominę ich, to tak. Okej. Jakiś stuk siana jest, bo bym chciał stąd wyskoczyć. O, tu możemy się wspiąć. I już jesteśmy na dole. Teraz wilcza zdolność. Dobra. Wiecie, nie możemy im się dać wykryć. To jest podstawa. O, fuck. Dobra, może lepiej się zbliżymy jakoś bardziej. Oni tu ich powystrzelają. Dobra. Już damy sobie z tym radę. Już ci to pomagam. Wali mnie to, że zaraz mi się moc skończy, ale zdążę jeszcze. Teo Visonte się nazywa. Jakim cudem mnie wykryli? Ej. Dobra, użyjemy hordy. O, proszę. Tak lepiej. Co się dzieje u diabła? Buguje się coś. Dobra. A dobra. Tak go guszyłem jakoś. Żeby się wykrwawił koleś. Dobra. No i co dalej? Lol? On się zbugował. No co jest grane? Ja cię kręcę. Pobudka. Panie Indianinie. No kurde, jaki bug. Trzeba będzie zrestartować to. Ja cię kręcę. Oj, niektóre bugi to mnie naprawdę przerażają. No już po prostu, no to jest coś paskudnego. Ciekawe, jakim cudem mnie waliłeś. A to już tak was ubijemy. A proszę. Teraz już nie będziecie kozaczyć, tak? Dobra, do sianka. Odkurzacz! Wciągamy templariuszy. O Boże, nie.
Aż mi się przyjemniej zrobiło. No, zabić dziada! A ten gdzie poszedł? Ha, 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 zgubiłem cię. Nie macie. Dobra. Nie, no to było najlepsze. Wciągamy templariusz. Super. Dobra. Przytrzymujemy. Nie wiem, coś wcześniej nie pykło. Coś się zbugowało ostro. Dobra. Thanks to Radon Hargaidon. Radon Hargaidon. We will make sure that these people are taken care of. Oczywiście. You should return to the clan mother. She will want to hear of our adventure. Spoczko. Dobra. Okej. A i kolejna misja zaliczona. Jak miło. I full synchronization. Pięknie. Jak zwykle nam się udało. Patrzę na czas, bo obecnie nagrywam kolejny odcinek, żeby mieć zapasowe. Dobra, to się kierujemy tam teraz. I myślę, że jakoś zakończymy kolejny odcinek, bo wiecie, ja nie chcę robić strasznie mega długich, a lepsze są takie krótsze, po misji jednej, które naprawdę fajnie i ciekawie to wyglądają. A tak jakbym robił kurczę godzinę, to kurde, to bym się nie wyrobił. A tak to jak robię, nie wiem, 15-20 minut, to potem sobie przerwę, renderuję to i nagrywam kolejne, żebym miał zapasowe. Zobaczymy, pewnie po drodze będziemy mieć jakieś poboczne misje do zrobienia. To też tak potem wilki, musimy jej uniknąć. Nie chcę z nimi żadnej walki, no to by nie było w porządku. Lol, myślałem, że to jakiś wilk, a to jakieś inne zwierzę. Albo to był wilk, tylko miał inną skórę. Myślę, że może mieć wilk inną skórę. Nie musi być taki sam koniecznie. Jelonek. Zaraz się dostaniemy tam i po prostu zakończymy kolejny odcineczek. A po drzewku się powspinamy, czemu by nie? Żeby tak fajnie to wyglądało, po prostu się powspinamy. O! I możemy zaatakować kolejny konwój. Tylko już tym razem mamy jeszcze wilczą armię. To już w ogóle jest fajnie. Ciach, atakować. Kurde, muszę sobie zregenerować życie. Bo ten trochę mi się odjęło tego życia. Dobra. Pozabijam już resztę z ukrytego ostrza. Żeby nie było problemu. O tak. No, zabijaj go. Co ty robisz? Dobra, zdążę jeszcze. O, ładnie! To było dobre. Takie podwójne zabójstwo. Bo wiecie, już brakowało mi życia. To akurat jeszcze zdążyłem tych dwóch pachołków powybijać podwójnym zabójstwem. No i dobra. Jeszcze gdzieś była skrzynka. Tylko zaraz się dowiem, gdzie ona tam była. O, jest ta skrzyneczka. Zbierzemy sobie ją. A nie, to jest pierwsza skrzynka, którą otworzę. To tym lepiej. Niech to szlak. Jeszcze templariusze są. Jakie gnoje. No, skąd mnie zobaczyli? Przepraszam bardzo. Teraz pod krzaki jakieś pójdę. No jeszcze wilki, no ja cię kręcę. Zaraz, a dobra, już. Musieli podejść i zobaczyć. Dziwne. Ty, rozeszli się. Tym lepiej dla mnie. Będę mógł sobie skrzynkę przeszukać. Dobra.
O kurde, jeżdżą tutaj ci templariusze. Trzeba szybko otworzyć tą skrzynię. Szybciej! Nie kuzdraj się. Dobra, pewnie mi się moc wyczerpie. No, ale przynajmniej uda mi się otworzyć skrzynkę. I co w niej? Dostępne nowe ulepszenie. Tasa kwana naboje pomieści 2 razy więcej naboi niż standardowa. Świetnie. To dobry znak, że będę miał więcej ammo do pistola. Dobra, sobie poskaczemy. Niech to wilki, kurde. Spieprzać mi z drogi. O kurde. Co to się tak... A, to ten kościół, który się tak zawalił. Da, pamiętam to. O, kolejny konwój. Świetnie. To będzie co robić w sumie. No, come on, wilczki, come on. Zabijemy ich. O tak, ładnie umknęliśmy. O, udało się już. Cały konwój padł. Tych niebieskich kubraków. Świetnie. Strzała. I co jeszcze? Jakieś naboje? O, ktoś tu się obstrzeliwuje z wilczkami. Dobra, idziemy tam, idziemy. Znaczy, może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. A jak nic, to po prostu zakończymy odcineczek. Czekaj, o, tu sobie wskoczę i zrobię skok wiary. Nie miałem zrobić skok wiary, ale gówno. Gunwo. O, tu sobie wskoczymy i powspinamy się po drzewkach. Czemu by nie? Tak urozmaicić ten moment spinaczką. Ma krótką, 5-sekundową spinaczką. Super. Dobra. Teraz dojdziemy do celu misji. Tak mi się wydaje w każdym bądź razie. A zaraz tutaj chcę się dostać, bo wtedy będę się mógł spinać po tym drzewie. Ale dziwnie się wspiąłem, powiem wam szczerze. O, trzeba było zrobić wymuszony skok, bo inaczej bym tam się nie dostał. Dobra, i już jesteśmy tutaj. Prawie będziemy na miejscu. Teraz zobaczymy zresztą. Pewnie jeszcze jakaś misja będzie, bo naprawdę te misje urozmaicają rozgrywkę. I po prostu graczowi się nie nudzi, kiedy robi jakąś jeszcze misję poboczną dodatkowo po drodze, jeżeli idzie do misji fabularnej. I to jest naprawdę duży plus. No ja akurat nie wymuszam się, żebym wszystkiego szukał, no bo to jest męczące też. Po prostu psuje rozgrywkę. Jak tak chodzisz za celem misji, a przy okazji coś jeszcze znajdziesz, no to akurat jest dobre, powiem wam szczerze. To właśnie poprawia rozgrywkę, gameplay. A jak tylko się robi misje poboczne, to po prostu, no, to psuje. Psuje wszystko. O, teraz nakarmiłem jakiegoś cywila. Dobra, biegniemy tam. Kurde, ile tego śniegu jest. Mogłaby się już zmienić pora roku. Okej, dobra, nakarmiliśmy mieszkańca. Teraz możemy iść tutaj. Cały czas cel misji. Wilków mam gdzieś. Wilków, wilki. O jest, znowu ten ciężki śnieżek. O, i jeszcze jeden konwój. Kurde, dzisiaj 3 konwoje do podbicia. Zarąbiście. O kurde, wilki. O, oh fuck. Dobra. 2 tacha wilków. Dobra. No skąd mnie zauważyli? A to dziady. Dobra, uniknąłem.
konfliktu. O, pięknie. To mi wyszło znowu. Zaskoczyłem go. O, naboje, dziękuję bardzo. Już mam 16 naboi do pistola zamiast 8. I dobra, kierujemy się cały czas do kolejnego celu misji. I tam po prostu... O, tam coś jest chyba na czerwono. Kurde, znowu jakieś wilki. Nie no, to już do niezniesienia to jest po prostu. O, to sobie przeszukamy skrzynkę. A z tą mocą, którą posiadam, to po prostu mnie nie wykryją. Po prostu to jest czysta formalność. Okraść i zniknąć, bez wykrycia. To jest piękne, piękne w tym dodatku. Dobra, już jesteśmy tam, prawie na miejscu. Tu się dostaniemy i znowu wyłączymy moc, żeby naładować ją w razie konieczności. I teraz możemy tą skrzynkę okradać, bylebym nie dotknął tych ziomków. Dobra, i się tym zajmiemy na szybko. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie, 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 nie. Kurde, coś czuję, że ta moja moc wygaśnie. O Jezu. Trzeba by cię im spieprzyć. Kurde. Ale żem to zawalił. Wiedziałem, że to będzie jakieś super mega trudne. No i dobra. Spróbuj tylko tu podejść, to cię normalnie rozgnoję. A wiesz co, zrobię to, o tak. Żeby było mniej sprawców. Mniejsze wykrycie po prostu. Kurde, ale się speszyłem trochę. I to było widać od razu. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Bez zbędnego gadania. Okej. Ale fajnie, fajnie to wygląda. No kurde, już mam pół życia. Szybciej, 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 szybciej. Nie, no znowu zawalę, nie? Dobra. Ej! Kurde, nie pchać mi się tu! Spieprzam. Uciekam, spieprzam, wszystko robię naraz. Kurde, nie no, to są chyba jakieś jaja. Dobra, okej. Okay. Zniknąłem z pola widzenia. Ale nie no, skubańcy. Ja cię kręcę! Jaki geniusz! Zauważył mnie. Ja pierdzie. Nie, nie no, skubańce. Skubańce, tyle powiem. Nie, 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 nie. Ha. No szkurde. Zaraz mnie coś chyba weźmie. Wow, ale się zdykałem. Zaraz, już mam lepszy pomysł. Nie strzelaj, nie strzelaj, chłopcze. I skok wiary. Kurde, niech mi się życie zregeneruje. Ty tu nie podchodź, nie radzę. A, oni jeszcze tam idą, no super. Ale jak ja tam mam się dostać, powiedzcie mi, no. To jest trudne. Ja jeszcze mam tu watachę, to spoko. O, tu kolejny. No zaatakuj go! Na co czekasz? Dobra, możemy iść. Kurde. A jednak mówiłem, nie będzie łatwo się tam dostać. To już naprawdę jest spora armia. Ale wiecie, nie chcę z nimi wszystkimi naraz walczyć, tylko kilku oponentów powykańczać. Żeby coś z tego było. Dobra, może... O, teraz będą większe szanse na to, jeżeli się jeszcze skupię dodatkowo. No, oni się skupili na wilkach.
Okej. Nie, musicie mi to specjalnie robić. Kurde, otwórz to w końcu. O ja dole. No, co ty robisz, Connor? Ja cię kręcę, Connor, nie umiesz otwierać kufrów. O Boż. Dobra. Otwieramy to. Otwórz to szybciej. Czemu to takie trudne musi być? Powiedzcie mi. No ja nie mogę. Dobra, trzeba będzie ją gubić. Bo oni mi nie dadzą świętego spokoju. O kurde, ale żebym to zebrał. Dobra. Jeszcze twoja kolej. No. Kurde. Spieprzaj mi stąd. A, miło. Kurde, tutaj, tu. O, dobrze, dobrze. A teraz otwórz ten skubany kufer. Muszę sobie jeszcze broń przeładować. Bo normalnie... No kurde, Connor, jak ty otwierasz te drzwi? Skup się, bo naprawdę mnie już irytujesz. Jednego kufra nie potrafisz otworzyć. Okej, okay, dobra. I spieprzamy stąd, spieprzamy od razu. O, jakaś broń. Drewniana maczuga wojenna. Dobra. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. A to może w kolejnym odcinku przetestujemy. Kurde. Trochę nam to zajęło czasu, ale udało mi się. Jak widzicie, ta moc, no... Jednak jest, ma jakąś wielką odpowiedzialność ta moc. Musimy po prostu dobrze tej mocy się strzec, bo możemy naprawdę nie za fajnie zajść, jeżeli coś nie tak pójdzie. Dobra, dobiegniemy tam już i zakończymy odcinaczek. Uff, nawet mi się troszeczkę gorąco zrobiło, powiem wam szczerze. Dobra, tutaj po drzewku, o tak, ładnie. I zakończymy ładnie odcinek trzeci, epizodu pierwszego. Dobra, myślę, że tutaj już możemy się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i myślę, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Fajna pała, nie? Taka duża, 20-metrowa ponad. Dobra. Trzymajcie się i na razie.